Dzisiaj jedziemy sprzątać znowu. Wczoraj cię nie było. No, ale byłam przedwczoraj. Ładnie przenosisz, ale uwaga. No dobrze, nie można zaczynać pracy bez jedzenia. Nie podołam. No nie pasuje. Przyznam szczerze, że dzisiaj absolutnie nie mam siły do robienia czegokolwiek, ale krzesło, które ostatnio wyczyściłem, wygląda całkiem okej. Okay. Popatrzcie się na to. Potter. A oprócz tego takie piękne klasyki jak My Little Pony and Friends, Ponyland, Kraina Fantazji, Harry Potter. Jest Władca Pierścieni chyba z 78 w wersji animowanej, jak i... Idealnie! Teraz to jest Friendship is Magic. Oh yeah! Zobaczcie, jaki śmieszny kufel taki. Wyczyściłam jej dupkę, bo była brudna. Powiedzcie mi szczerze, zastanawiam się szczerze, nad łóżkiem spalec, szczerze, bo to bez sensu. Szczerze, jeszcze brudne, szczerze. Kurczę, szczerze, mam dość szczerze. Uwaga, skala brudu po raz kolejny. O cholera! A jeszcze raz to powiem, ten pokój miał być zamknięty i miało tutaj nie być ani grama kurzu. Coś nie wyszło. To jest szkło z tego kieliszka. Nie wiem, tutaj też kieliszek. Zapomniałem o tym kieliszku. I to jest szkło z tego kieliszka. Ciulowa. Ja bym wyzbierał te największe kawałki, bo to... Rany są tutaj porozrzucone wszędzie. Okruszek, kruszek, okruszek. Jeden za drugim zbieram. Teraz idę zbić z kimś piątkę. Mając tyle szkła w ręce. Nie powinno się zbierać szkła do ręki. Chyba. Zawsze zbierałem do ręki. Zawsze mi mówili wszyscy, nie zbieraj szkła do ręki. Nie rozumiałem tego. Ważne, żeby rękę dobrze umyć potem. Pokażę wam coś, co fajnie wygląda. To wiesz, jak fajnie wygląda z bliska? Zerwałem lakier. Patrzcie, troszeczkę lakieru zeszło, ale część podłogi się udało odratować. Pod nową taśmę. Tak wygląda taśma. Jeszcze wielki ludek. Ej, to jest jakby taka żywa tkanka. Albo taka plastelina, nie plastelina. Gips. Można z tego ulepić naczynia do kuchni. Halo, dzień dobry. Znaleźliśmy coś fajnego na śmietniku. Po pierwsze, takie dyskotekowe rzeczy. Tu mają zbite szkiełka, przynajmniej niektóre. Mam całkiem dobrej jakości maszynkę do dymu. Tędy psiumka trochę przyrzedzewiała, ale myślę, że działa. Tam w końcu jest tylko grzał. Natomiast tutaj co mam ikuna? To panie. Lasery. Ty, ale to bym podłączył. Serio. Ja chcę zobaczyć, jak to działa. Widać, że to było montowane gdzieś w jakiejś klubie. Ja mówię, że to na stałe było gdzieś zamontowane. No, jest piękny reflektor z żarówką Philipsa z Holandii. 80 W, żółta. To jest genialne. Światełko na DMX-a. DXM-a. Jeden pies. To nie wiem, po co wzięliśmy. A to pewnie jest do czegoś. Oraz jest jeszcze nóżka. Tam jest reszta tej nóżki pod werbel. Do perkusji. To mi tak wygląda. Dobra, ja bym to zostawił w tym. To też kusi, żeby zapalić. No, kuszą te wszystkie rzeczy, które jest tu zapisane. No, a ogółem robi się tutaj coraz lepiej, coraz bardziej po ludzku to wygląda. Szafa stamtąd pójdzie pewnie tutaj z powrotem, żeby tam było miejsce jakieś na łóżko. Tu jeszcze jest dużo rzeczy. Dużo rzeczy i powiem wam, nie będę montować na razie wykładziny, tylko będę z taką podłogą. Bo jeszcze jest tyle wydatków z tym remontem, że no, nie pasuje mi kupować jeszcze wykładziny. Dobrze, pokażę twoją kulkę. Popatrzcie, jaka ładna. Okay. No ona ma zostać, bo jeszcze jest tamta siemka i ja będę robiła większą kulkę. Ale ile w ogóle waży taka kulka sama w sobie? Jest taka masywna i twarda. Pod 10 jest i lecimy. Kabel zwisa. Nie chce mi się, jestem zmęczony. Mam dość. Jest wiele różnych dobrych serków. Ten jest smaczny, albo taki z szynką. Tylko my czy czasem nie były niezdrowe? Czekaj, no chwila, ale czy one nie miały czegoś niezdrowego w sobie? Może w jakimś innym. To mi Kuna najpierw tak sprawdzał i mówił, że... Bo on uwielbiał te serki i się od niego tego nauczyłem. Ale uwaga! Ten jest najlepszy. Jak znajdziecie te serki, one co prawda mają z tego serka takie mokre coś. Nie przejmujcie się tym, bo to jest naturalne z serka, ale jest zarąbisty. I z czosnkiem? Z czosnkiem był ten najlepszy, nie? No tak, ten jest... Jeszcze cebulowy, warzywny, ale one wszystkie są pyszne. Uwielbiam tak, ale mnie. Ten jest... Wow! Górski smak. Ahmad Tea London. English Tea number one. Ty brudna jest trochę. Ale jeżeli chodzi o musztardy, to ta jest przepyszna. No widać, kto podjada czekoladę. Siema, za mną jest księżyc. To jest... Poznajcie... Poznajcie po głosie. Poznajcie krakowski smak. Szkoda mi tej stopy.
No i więc dzisiaj taki bardzo krótki vlog. Dużo się nie działo, ale dużo rzeczy było zrobionych. Teraz się spotkaliśmy z tymi cieniami. Z aparatem na plecach, mordo. Wyłącz, to są twoje ostatnie słowa. To nie będę się z tobą zacackał. Daj, dawaj tą linę. Żeby ci nogi nie uszkodziło. Tutaj, gdzie księżyc, poprzedni odcinek. Żeby ci nogi nie uszkodziło. A na moim cieniu to... Odcinek to będziesz miał zaraz, czekaj, czekaj, mordo, czekaj. Ty. Aj, teraz mnie poznałem. Nie, to koniec. Wyglądasz jak Zordon. Wiem, że wyglądam jak Zordon. Bohemian z Rhapsody. Co on tu miał? Ty, to jest aparat i to nie głupi. Bierzemy go. G7X. Fajny, nie? Fajny jest.